Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie na naszym kanale, a jak już tu jesteś, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania i dzwoneczkowania naszego kanału. Zapraszamy na film. Siemano, witamy serdecznie w naszym przewspaniałym kanale. Witamy. Na naszym pojedynku. Na być. naszym. Zawsze mi pomyliłeś od rana. Siedzisz prawie nago i rozpraszasz. Yy, co nic nie mówisz. No to nie jest Coś to. źle powiedziałem. Wieciemy. No Co masz powiedzieć, że jesteś, że się nie pokażę. A pokaż. No, no pokaż. Nie widzisz. widzisz. <słuch> <słuch> yy, kochani, w tym odcinku będzie pokazane będą pokazane dwie metody obróbki termicznej kiełbasy. Na koniec wędzenia, gdyż ponieważ mój przedostatni film, czyli błędy, najczęstsze błędy podczas wędzenia, yy, uważam, że i nie tylko ja uważam, bo tam są, tam są same pozytywne komentarze odnośnie tego, jak to wszystko było pokazane i co robimy źle przed wędzeniem, i podczas wędzenia, i po wędzeniu, nie po wędzeniu, to w sumie tak nie, bo ja pokazywałem do momentu takiego, nie. Widzisz? Nie uważałaś, bo nawet nie potrafiliśmy poprawić. No, nie słuchałam Cię, przepraszam. To, co tu będziemy teraz robić, to jest kiełbasa. I jaka to jest kiełbasa, to jest najmniej istotne. Chociaż w tym przypadku, tu mam już przygotowane mięso, to są po czterech razach wyjęte z dołu maszynki, jak się nabija w jelita, to zawsze trochę tu zostanie i za każdym razem. Do worka i do zameżarki. I teraz to wyjąłem, wczoraj to wyjąłem, przemieszałem. To są cztery różne kiełbasy, więc to będzie taka ulepa. Ale to mówię, to jest nie to tyle istotne, jak to czyli parzenie, albo pieczenie. To wszystko zależy od każdego indywidualnie, bo i tak można, i tak można. Ja do pewnego momentu tylko parzyłem wszystko. Tylko, oczywiście oprócz tych rzeczy, które były. Wędzone, jakby to powiedzieć, wędzone surowe, czyli polędwiczka, boczek surowy. No to takich rzeczy wiadomo, nie parzymy, ale kiełbasę każdą parzyłem. A od momentu, kiedy mam elektryka, czyli wędzarnię elektryczną, przy okazji zapraszam HMG Smoker Link w opisie, no to zdarza mi się podpiekać, ale tylko kiełbasy cienkie. Ja to robię bez termometra tego sondą, który jest wbijany, który powinien być wbijany w rdzeń. Czy to kiełbasy, czy to szynki, schabu, obojętnie czego. Żeby y, doprowadzić do temperatury 68 do 70 stopni, nawet wewnątrz, czyli w najgrubszym miejscu y, każdej rzeczy, którą wędzimy. Ja robię to na oko, czyli jelito to 28-30, to tak wzdychasz. No bo chciałam powiedzieć, że może jakbyś zaczął używać tego termometra, to byś się do niego przekonał, tak jak do wędzarni się przekonałeś. Nawet ktoś się zaoferował, że mi yy, prezentuje taki ten moment, ale ja powiedziałem, że nie dziękuję yy, sobie, poradzę bez tego. Ale jak ktoś jest chętny, to adres wysyła mi, nie ma problemu. <grych> ja nie, nie potrzebuję, naprawdę, bo jeśli chodzi przy kiełbasie, to 20 ale minut no w temperaturze. Tak, też... no, grubych rzeczy nie podpiekałem, przyznaję się bez bicia, ale te właśnie grubsze rzeczy, by trzeba mierzyć wewnątrz, dlatego że, żeby tą temperaturę uzyskać. Na pewno jeśli chodzi o parzenie, no to dużo taka wędlina traci aromatu wędzonego i kolor, na kolorze też traci dużo. Nawet ostatnio było takie pytanie, nie wiem czy widziałaś, że kolor był inny przed parzeniem, wziąłeś? Nie A po parzeniu, nie śledzisz mojej grupy? Śledzę, ale no jest tyle tam postów, że nie, nie na wszystkie jestem, w stanie, nie wszystkie jestem w stanie zobaczyć. No, zapraszamy serdecznie przy okazji. Facebook, grupa Swojskie gotowania i wędzenia. Oczywiście ja na koniec jeszcze o tym wspomnę w ogłoszeniach parafialnych. I co, jeśli chodzi o to parzenie? Zawsze to jest, jakby to powiedzieć. Bo jak wędzimy do koloru, no to możemy tam temperaturą 50-60 stopni powędzić sobie te 2-3 godziny, czy nawet 4, żeby uzyskać ładny kolor. Jeśli będziemy w 60 stopniach, to to wewnątrz nie mamy tej odpowiedniej temperatury, wtedy ją parzymy, żeby mieć tą odpowiednią temperaturę. Tam jest temperatura od 70 do 80 stopni, oczywiście temperatura wody. I te 20 minut i za każdym razem jest dobrze. Bez mierzenia, tak jak powiedziałem. No a podpiekanie, no to wiadomo, wtedy temperaturę podnosimy na koniec na te 80 stopni, czy tam 85. No i trzymamy tam te 20 do 25 minut. Też mam to sprawdzone na cienkich kiełbasach, Zobaczycie to w tym odcinku właśnie. I wtedy jest, tak jak mówiłem, bardziej aromatyczne. Kolor jest taki, jaki jest, i taki będzie. Oprócz tego coś tam jeszcze powiedzieć? No widzisz, ja nie wiem, co to takie roztargnione dzisiaj jest. To jak siedzisz nago, to się dziwisz. <laughs> Podczas parzenia, nie parzenia, pieczenia, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Widocznie coś, coś przypomni mi się. Na pewno jak mi się przypomni, to dalej wam to powiem. Ale ten sposób już też podpiekałem wielokrotnie i... A, wiem, co chciałem powiedzieć. Widzisz, iż mi się przypomniało? Przy Drwalu, na przykład, przy tym wspaniałym, cudownym moim przepisie, który podbija cały świat: Dubaj, USA, Anglia, Szwecja, Szkocja, Hiszpania, wszędzie ten Drwal już jest. Czechy, nawet w Czechach jest na sprzedaż przyprawa, nawet na Oliksie wpiszecie kiełbasa Drwala, to jest na sprzedaż kiełbasa Drwala. Więc jestem z tego mega dumny, z tej kiełbasy i generalnie ona robi bardzo duże wow na całym świecie. Także. Dobrze. Tak, i takiego drwala na przykład nie podpiekamy, nie podpiekamy w wersji tej pierwotnej, czyli boczek, jedna część, dwie części chudej łopatki, bo ten boczek jest tłusty i nie chodzi nam o to, żeby nam się zaczęło to topić i smalec, żeby nam się zrobił pod osłonką i w tym przypadku go parzymy, a jest drwal drobiowy, jeszcze jest drwale podpiekane, taki z typowego chude, chudego mięcha, więc takie właśnie można... Podpiekać, ale tłustych kiełbas nie polecam. Ja bynajmniej, bo chodzi nam o a nie o smalec. Więc kochani, ja myślę, że jeśli chodzi o nabicie tego farszu w tej Tejelita 28-30 wieprzowe, które się nam już moczą, tak jak widzicie, to ja pominę tą oczywistą rzecz. Jeśli chodzi, jak to się robi, to zapraszam na inne moje filmy. Tam jest w każdym filmie praktycznie pokazane to nadziewanie. A tu w tym przypadku. Chodzi nam najbardziej o końcówkę tego filmu, czyli końcówkę. Po oczywiście, musi nam też powisieć, tak jak z tymi rzeczami wędzonymi wcześniej, w tym filmie z błędami podczas wędzenia. Też ma nam powisieć, ocieknąć w domu dwie, trzy, nawet cztery godziny, a nawet przy wędzarni balkonowej całą noc wisiała, tak jak u Bacha. Nic się z tym nie dzieje, bo ma być suche. Wkładamy do wygrzanej wędzarni. Podgrzewamy to nawet z pół godziny, żeby to było fajne, ciepłe w dotyku i dopiero dym, i wtedy wędzenie nam się dużo skraca, oszczędność i prądu i zrębków wszystkiego. Nadziewać będziemy nadziewarom. Jeszcze jak już tu mam, to przy okazji wam wspomnę, bo nie wiem, czy każdy to robi, czy to robicie w ogóle, a może nie robicie, co? Nie każdy. No ty akurat nie, ja ostatnio patrzę, mówię Marta, nie prze... ale skąd miałam wiedzieć o tym? Ale ja mówię Marta, nie przeczyściłaś dziurki i musiałem ja tą dziurkę przeczyścić. Chodzi o tą dziurkę tutaj. Czyli wykałaczką, to jest odpowietrznik. I ten odpowietrznik idzie środkiem, tym gwintem i tu jest wylot. Widzisz? I jak to jest zapchane, to jak wożymy tłok od góry i kręcimy, to nie idzie to tak, jak powinno. Czyli Jedna blok... pani kiedyś łamała kolbę, nie? Tak, bo to jest właśnie przez to, że to jest nieczyszczone. I też trzeba ten tłok zawsze przeczyć jakimś olejem lub nawet jakimś tam wodą czy czymkolwiek. Ale naprawdę to jest istotna rzecz, przez którą takie właśnie nadziewarki ulegają zniszczeniu. Więc pamiętajcie o tym, żeby to przeczyścić. To co? Ja może teraz to sobie nabiję na i za jakieś tam trzy godziny pójdę włączyć wędzarnię, żeby ją wygrzać, bo tak jak powiedziałem, ma to ładnie się osuszyć w warunkach domowych, zanim przełożymy do wędzarni, co? Tak, no, żeby nie było błędów, to możesz link też użyć. Bo nie każdy ogląda do filmu tego z błędami, no. Dobra, Bo jak no to... tutaj ktoś popełni te błędy, to potem nie będzie to. A może wrzucę link do Twojego nowego kanału w moim mój kanał magicznym nie już warzywniku. Ale jest taki nowy, tylko ty po prostu o nim nie wiedziałeś. No jak tajemnicę robisz, no to jeszcze nie będę powtarzał, jak to wyszło z tym kanałem. Więc od razu Was zapraszam na kanał mojej wspaniałej żony, czyli w moim magicznym warzywniku, już zapamiętałem. gdzieś wow. O którymś razie zapamiętałem. Pomidorki, ogóreczki, rzodkieweczki, cukinieczki i tak dalej. A ja nabijam kiełbachy. I do zobaczenia w wędzarni. Spadło w tym momencie na 47, bo właśnie przełożyłem kiełbachę do wygrzania. No i jeszcze powiedzmy, niech tam troszkę nam się posuszy. Ale zobaczcie, tak ma być za każdym razem przed włożeniem do wędzarni. Oczywiście przy elektryku jest to dużo wygodniejsze, bo jak nie puścimy dymu, no to dymu nie ma. A przy wędzarni klasycznej musimy zrobić to następująco, czyli przed włożeniem wędlin musimy porządnie rozpalić ogień, żeby było dużo żaru, czyli żeby nam się to drewno wypaliło, żeby było jak najmniej dymu, możliwie jak najmniej. No i oczywiście górne klapy czy tam komin uchylony. I efekt będzie ten sam, co tu w tym przypadku. Yy, czyli i tu akurat dymu nie ma wcale, ale w klasycznej uwierzcie mi też tak robiłem, więc jest to możliwe. I tak też musicie zrobić, jeśli chcecie mieć piękne rzeczy wędzone i jak malowane. Teraz wygrzewamy z pół godzinki w temperaturze 50 stopni. I dopiero potem dym czyli musi być takie fajne, ciepłe, w dotyku. Zrębki oczywiście bukolcha. Za każdym razem generatorek musi być wyczyszczony. To znaczy najbardziej chodzi o tą rurę, bo tu wlatuje powietrze i tu w tym miejscu nam się zakleja. I to musimy za każdym razem wyczyścić. Ja tam komuś na grupie pokazywałem taki fajny preparat. Oczywiście niedługo on będzie w sprzedaży, to go Wam Zademonstruję jak to działa, podpalenie wystarczy z jednej strony, dlatego że takie dziury mamy po dwóch stronach, ale nie ma konieczności, żeby podpalać drugą. Bo to chwila, moment i ten żar, który teraz widzicie, on pięknie przejdzie na całość. Oczywiście, zaletą tego generatora jest to, że uwierzcie, nie zawiesza się w ogóle ani razu. Nie miałem takiej sytuacji, żeby gdzieś te zrębki się zawiesiły. Zwędzimy temperaturą 50 stopni. Oczywiście jak przełączymy na termoobieg, powtórzę się po raz któryś. Ta temperatura idzie na początku do góry, później wyrównuje się do temperatury, która jest na zielono, czyli 50 stopni. W takiej też wędzić będziemy. Generator dymu, termoobieg odpalona chmura. Proszę bardzo. Jak odleci. Fuu. wygrzane, osuszone. To w ogóle bez dymu jeszcze, a wydaje się, jakby już jakiś delikatny kolorek złapało, Ale to takie wrażenie tylko, bo wędzarni jest ciemno, co widać po tych pięknie pomalowanych ścianach dymem, że yy, taki odcień pada na tą kiełbasę, jakby była lekko podwędzona, a nie jest. Więc kochani, myślę, że z trzy godzinki będę wędził takie obasy razem, bo tak jak widzicie sobie rozdzieliłem. Jedna będzie parzona, druga będzie Podpiekana albo odwrotnie. To już tam bez znaczenia, bo jest tak samo. Taka sama kiełbasa też, tyle samo jednej i drugiej. To teraz będziemy wędzić, tak jak wspomniałem. Myślę, że z 3 godziny pewnie jedna pójdzie do parzenia, a drugą będziemy tu podpiekać. Także to tyle na ten moment. Zabieramy. Zabieramy tutaj powiedzmy te T O do parzenia, a te zostawimy do podpieczenia. A żeby podpiec, to musimy zmienić ustawienia. Czyli wyłączamy generator dymu, termoobieg zostaje. Temperaturę ustawiamy na 85 stopni. O co? To mi zabroni. Ustawione 85. Termoobieg. Generator demu wyłączony. Termoobieg się kręci. I 20 minut. No, podpieczemy. A te idą do parzenia. Także za chwilę to myślę, że już się spotkamy y, przy testowaniu. Tu jeszcze tylko jakieś zdjęcie wam stawię. Może z gara z wodą. O, tak właśnie uczynię. No. Coś wspaniałego. Różnice chyba widać na pierwszy rzut oka, prawda? Prawda. Ty to tam nie rozwijasz. Z tym wzrokiem różnie u ciebie bywa. Chyba u y ciebie. Przybliż, proszę, to może... A możesz odsunąć. Boże, już się zaczęło, już. No bo... Proszę. Parzone. Widać mój piękny paluszek. Widać swój piękny paluszek. Parzone, palusz. podpiekane. I teraz tak. Jeśli chodzi o drugą rzecz. Zapach. Zapach. Dużo bardziej aromatyczna. Ona w ogóle po wyglądzie jest zupełnie inna, jest ciemniejsza. parzona. No, jest pomarszczona. To no, chyba każdy widzi. A ja mówiłem chyba, że jest pomarszczona, bo była podpiekana. To czy nie mówię. Nie wiem? Weź się za nim nagrywanie, mówić. mój przerywasz to chwilę. <laughs> yy, wybiłaś mnie z wątku. Co ja chciałem mówić? No, że widać gołym okiem, że się różni. Tak, aromat dużo bardziej pachnie ta niż parzona, dlatego że jak parzymy, to też w pewnym stopniu. Ten aromat wędzarniczy jest spłukiwany z powierzchni kiełbasy, szynki, czegokolwiek. E, w tym przypadku kiełbasy. No, widać od razu różnicę i w smaku jest też różnica. W przekroju podejrzewam, że nie będzie. Za chwilę przekroję i wam pokażę. To jest jedna ta i jedna będzie ta. Też sobie zdejmiemy na boczek. Dużo tego nie ma, także jedna posiadówka. Widzisz dobrze to? Widzę. To co? Pod takim skosikiem, co? Tak, jak zawsze Najpierw tak. może podpiekana. A czy kiełbasa, jak to kiełbasa jest. Powiem jak jest Wiesław w Alkohol, jak to alkohol zawsze wspaniały. Pięknie wyszło, no ale. No pachnie, ale no zaraz zobaczymy różnicę, jeśli chodzi o wizualny efekt. Czyli najpierw bym taki sam kąt zachował, co ty na to. Tak ci się nie uda. No, no już. OK, dotniemy. Widać różnicę? Nie. Ale serio się pytam, bo ja nie wiem, kiedy ty mówisz poważnie, kiedy żartujesz, bo minę masz zawsze taką. No troszkę akurat w innym miejscu trafiło takie bardziej ustawione mięso, tu przy tej parzonej, ale generalnie różnicy jest naprawdę nie widać. Jedynie jest wyczuwalny bardziej aromat, jak jest pieczona, aromat węzerniczy. I zapach jest dużo bardziej intensywny. Podczas parzonej bardziej to jest takie zneutralizowane, więc jak to chce, i tak, i tak można, Jak mu wygodniej. Trzeba spróbować, nie? Tak. Yeah. Wreszcie. Po plastereczku takim nie za dużym sobie ukroję. To ty na to. O tu tego, tu tego, tu tego, tu tego. Najpierw wezmę tą. Yy, Łagodniejszą, czyli parzoną. parzoną. Mm. Niesamowita. Mm. Wow. Szkoda, że tej miny nie widać. Chcesz kawałek? Nie, dziękuję. A patrzysz tak jakbyś chciała. Mój wzrok nie pokazywał, że chciała kiełbasę. Niesamowite. Mm. 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 A teraz ten wzrok, co pokazuje? Przepyszne. I jedna i druga. Oczywiście, nie będę się po raz kolejny powtarzał. Obie metody są prawidłowe. Chcemy to, parzemy, chcemy to, podpiekamy. E, jak to woli. Oczywiście. E, nie wiem, myślę, że chyba jest to dość dobrze wytłumaczone. Co tu jeszcze więcej można? Obróbka termiczna w środku i jedna, i druga. Ta doparzona, ta dopieczona. Także tak to właśnie wygląda, kochani moi. Kochani moi, jeśli film się podobał z tego właśnie porównania, to myślę, że łapka w górę i komentarz mile wskazane. Mile widziane. Mile widziane. No to poprawię, jak. Jak, no albo dogaduj no i też to. od razu Cię poprawiam. Subskrypcja i dzwoneczek. Również mile widziane. Tak, mile że? widziane, tak. A. I co jeszcze dalej? Jeśli chodzi o jelita i o wszystko inne do wyrobu, domowych wyrobów, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link do sklepu Jelux Polska w opisie. Kod rabatowy Kostrzewski10, z którym będzie 10% taniej też macie w opisie. Wędzarnia elektryczna HMG Smoker. Uważam, że lepszych wędzarni nie ma na polskim, nie tylko polskim rynku. Link również w opisie. Yy, nasze social media, czyli te tak zwane ogłoszenia parafialne. Zaczniemy od czego? Grupy na Facebooku. Tak. Grupa na Facebooku Swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszamy serdecznie. Yy. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie, sklep internetowy Swojskie Gotowanie i Wędzanie.pl. Ja wspominałem o Twoim nowym, cudownym kanale wcześniej, czy nie? No nie wiem, czy wspominałeś, ale nie wiem, czy nazwę pamiętasz kolejną. Pamiętam ważny... nazwę, jak się dogadamy, to Ci mogę a tam się wspominałeś, ale nie jak, Ile dajesz? To tam wspomnę. Ile dajesz? No a jak? A co, ja mam żeby zobaczyć, że ja mógł mówić o Twoim kanale? <laughs> a to dziękuję, nie musisz. Nie musisz mówić o moim kanale w moim magicznym warzywniku. <laughs> Kochani, zapraszam na nowo staro otwarty kanał mojej żony w moim magicznym warzywniku. Dopiero się zacznie, tak na grubo. Będzie nam kopała, pieliła. No, ja cały czas czekam, bo ty miałeś przekopać. Zaraz przekopię, mi się wydaje. Moment. Kochani, tak to wygląda. I e, róbcie, jak uważacie. Jedni podpiekają, drodzy parzą. Polecamy jedną i drugą metodę. Pozdrawiamy. Cześć.